Ma tu pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej. Na tą chwilę jest czwartek, 19 listopada 2020 i oto w ten czwartkowy dzionek połowimy trochę na tym zbiorniku i zobaczymy, czy uda nam się coś złowić. Ze mną jest kolega Heniu. Heniu, pomachaj. I zobaczymy, co i jak będzie się działo. Ewentualnie jak nic nie będzie się działo przez jakiś czas, pojedziemy do domu, ale jakiś krótki film dla was przygotowałem, więc jedziemy z tym koksem, bo już późno. Przed nami zaraz będzie piękny wschód słońca nad kielecką, świętokrzyską ziemią. I wędkujemy. Wędkujemy. Ja na metodę dygającą szczytówkę. I tak posiedzimy, zobaczymy, co i jak, krótki wypad na tej bardziej łownej wodzie, ale wiecie, dzisiaj ma być zimno, więc nie wiadomo, czy coś złowię, ale dopóki przynęta wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy i zapraszam na film. Więc drodzy Państwo, czekając na piękny wschód słońca nad kielecką ziemią, świętokrzyską ziemią, zapraszam na film. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać. Jedziemy z tym koksem, bo już późno. I zobaczymy, co z tego wędkowania naszego dzisiaj wyjdzie. Wschód słońca, pomału słonko wstaje. Jedno wskazanie miałem, podciągnęło, ale nie zacięłem. Przynęta spadła. No i zobaczymy, zobaczymy, ale branko było. Przerzuciłem zestaw i wędkujemy dalej, odpoczywając. Wieje, wieje, strasznie zimno. Zobaczcie sami. Tak się temperatura na tą chwilę zapowiada. Wiecznie. No ale wędkujemy, próbując coś złowić. Odpoczywamy i jest w pytkę. Wędkujemy dalej. Jest chyba pierwsza rybka. Coś drobnego albo spadło. Spadła. Ale branie było, zanim podniosłem kamerę. Branko było, to jest najważniejsze, że coś zaczyna się dziać. Więc drodzy Państwo, nie ma to tamto. Wędkujemy dalej i zobaczymy, co się wydarzy. Ok, zasypka i przerzucamy zestaw. Tak się prezentuje. Ale była rybka, nieduża. Zanim wziąłem kamerę, założyłem, zmieniłem czapkę, bo mam kominiarkę teraz. I zanim zmieniłem czapkę z kamerą, rybka spadła do klipa. Ale już coś było, więc czekamy na jakąś rybkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A zapowiada się już fajnie. Tak, aby na zero nie być, drodzy Państwo. Ostatni wypad z Heniem był zerowy. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Więc dopóki przynęta wodzie, mamy okazję coś złowić. Więc wędkujemy dalej. A więc jest coś. Zobaczymy tylko, drodzy Państwo, co, ale rybka jest, jest i to cieszy. Prawdopodobnie będzie karpik. Podbierzesz, Micheniu? I to cieszy.
dokręcę hamulec trochę i coś idzie, tylko zobaczymy co. Widzicie, owinęłem się folią, bo bardzo wieje, a nie ubrałem się za ciepło. I teraz tylko kwestia wyholowania ryby. Idzie bokiem. Tu jest. Nieduży karpik. Czy Japoniec? Tak. Daj go na matę. Japoniec. Złocisty? No złocisty. Złocisty. Karaś. Zobaczcie. I rybka cieszy. Więc zrobimy zdjęcie i rybce zwrócimy wolność. Przepijamy rybkę. Jest ładny. I rybka wraca. I nie jestem, drodzy Państwo, zerowy. Oto taką ładną rybką. Dobrze. Baja, idź po kość dorosłego, przerzucamy zestaw. Drugie branie, druga rybka. Zaczyn tylko co, ale wiecznie. Drodzy Państwo, to jest coś prawdopodobnie niedużego. Więc wyholujemy. Pomalutku. Powolutku. Wiecie, jest 19 listopad. Zimno wiecznie. Ale rybka współpracuje. Zanęta. G5 od Marcela. Peleciki. I oto rybki. Co to, leszczyk? Proszę bardzo. Ładny pan Lesio. I tak się prezentuje z leszczyka. .48, bo jest .48 centymetrów od 50 95 5. 6, 7. 47. Ok. Wracaj, Lesio. Płyń po kogoś dorosłego. Zdziwiony, młody zawsze zdziwiony. Baja. Jest w pytkę. Przerzucamy zestaw.
zanętę jeszcze, którą przygotowałem dzisiaj, to jest ciemną G5 z Marcela oraz doprawioną liquidem aromat. Rozrobiona ta zanęta na karpia, też od Marcela. I tak się ta ciemna mieszanka prezentuje z dodatkami kruszonych kulek oraz czopowana, wymieszana z pelecikami z kryla. Tak się prezentuje moja mieszanka, na którą łowię. Wtem listopadowy dzionek, zimny, lecz suchy nie pada, to jest najważniejsze. No więc wędkujemy dalej i czekamy na coś fajnego, aż podejdzie do naszej mieszanki. I jest, wiecie jak, pięknie, jeszcze raz pięknie, już wszyscy razem, bajecznie, inaczej, w pyte. Kolejne branie, kolejna rybka. Ustawimy się z tej strony, żeby lepiej było widać, nie pod słońce. Kucniemy i ściągamy trzecią rybkę. Bardzo wieje, bardzo. Zobaczymy, co tym razem jest. Czy leszczyk, czy karaś. Zobaczymy, co. Jeszcze nie widzę. Karpik nieduży. Jeszcze nie jest gotowy, nie duży, ale nie chcę go zerwać, małe haki. Nie chcę ciągnąć, bo mu wyrwę. Więc rybka zaliczona, drodzy Państwo. I taki pierwszy karpiszon, który wylądował. Proszę bardzo, młody zdziwiony, bo młody zawsze zdziwiony. Zrobimy zdjęcie rybce. Dobrze, odczepiamy
naszą zdobycz. Mały haczyk, niekuta ryba. Zobaczcie, jaki ładny, czysty, niekuty. Może nie za duży. Czterdzieści osiem centymetrów szczęścia i taki karpiszonek 48 centymetrowy wraca. Płyń. Baja. I jest w pytkę. Nic dodać, nic ująć. Kolejna rybka, a coś niedużego, ale wieje. Tym razem coś mniejszego, ale zaczęły się brania i to cieszy. Zobaczymy co. Od razu ściągamy. Czuję, że coś małego, chyba karaś będzie. Zobaczymy. Co tym razem? Karaś. Karaś, szybka. Piłka. I ryba. Ląduje. Piękna rybka. Odczepiamy. I rybkę od razu wypuszczamy. Ok. Płyń. Założymy tylko świeżą przynętę i przerzucamy zestaw. Założymy świeżą przynętę na nasz bagnecik. Dopalimy ją sprayem. Okej. Zasypiemy. Jeszcze dolepimy. W ten sposób zarzut i czekam na kolejną rybkę. Okej. Wędkujemy. Odjazd, szczytówka wygięta, kolejna rybka, ale wieje. Weszły w mieszankę rybki, odpowiada im przynęta, towar. I o to w tym wszystkim chodzi, że jest pięknie. Tym razem co? Co tu mamy? Karaś. Trzeci karaś. Cieszę. Zobaczy, jaki bączek.
czepiamy i taki bączuś. I oto taki bączuś wraca. Płyn. Przerzucam. Wędkuję dalej. Wędkujemy. Czekamy na kolejne branie. No i niedługo będziemy kończyć, bo przyjechaliśmy na kilka godzinek. Więc łowimy dalej, czekając jeszcze na jakąś fajną rybkę, a nóż widelec, może coś jeszcze fajnego się złowi, więc wędkujemy. Przyglądamy się szczytówce i zobaczymy, co jeszcze wyholuje z tej wody w dniu dzisiejszym. Coś brania ustały. Ale czekamy, czekamy, bo jeszcze z godzinkę i będziemy jechać do domu. Ale tak mówię, na razie brania ustały. No ale zobaczymy, zobaczymy. Zarzucone łowienie z marszu, jedna wędka, tkająca szczytówka. Miejscówka niezanęcona, bo tu na tej wodzie nie wolno nęcić. Więc dlatego takie łowienie z marszu to i także w listopadzie jeszcze coś udało się złowić tak z marszu. O, coś pyknęło, wyprostowało. Siedzi, drodzy Państwo. Poczekajcie chwilkę. Coś siedzi. Trochę pociągnęło delikatnie i wyprostowało szczytówkę. I zobaczymy, co mamy. Przykręcę trochę hamulec. I zobaczymy, co jest. A dopiero co mówiłem, że ustały brania. Przejdziemy na tą stronę. I zobaczymy tym razem, co. Coś niedużego, karaś prawdopodobnie. I kolejna rybka, która cieszy. Nie, to jest karp. Karp. Zobaczcie, karpik wąsy. Taki karpik, zobaczcie, wraca. Okej, wędkujemy dalej. A więc jest jakaś rybka, spadła. Spadła, zdjąłem z klipa, rzuciłem daleko. Prawdopodobnie był karp, ale spadł. Więc przerzucimy. Ładna ryba była. Z klipa zdjąłem i rzuciłem bardzo daleko. A zobaczcie, haczyk jest malutki. Dwunastka. Szkoda, ale wędkujemy dalej. Więc jest coś, no ale coś mniejszego niż wcześniej, co mi się spięło. Wtedy trzymałem, zmieniałem czapkę i hamulec, widzieliście, w ostatniej chwili zagrał, jeszcze wyciągnęło trochę i spadła z haka. A
teraz coś mniejszego. No ale jeszcze parę minut i będziemy zawijać się i zobaczymy tym razem. Zobaczymy co. Coś idzie. Ale tamta była największa, ta co mi spadła przed tą. Wiesz, czapkę zmieniam, bo tą kominiarkę ściągam, z kamerą wkładam i wtedy przytrzymam, ale wiesz, ściągała przecież na kowrotku, ściągała. Źle się zapiął, hak 12. Co mamy? No nie widzę. Kara się. Bączek. Od razu wypuszczamy rybkę. I rybka, taka ładny pączuś. Zobaczcie, jaka ładna. I taka rybka wraca. Baja. Jeszcze ostatni rzut i zobaczymy. Drodzy widzowie, na tym kończymy. Czas jechać. Heniu ma swoje obowiązki. Ja też mam pracę w domu, więc 4,5 godziny wędkowania i na tym kończymy tą imprezę. Brało to co brało, jeszcze jakieś wskazanie na koniec. No jedziemy. I tak, drodzy Państwo, leciało, jak widzieliście na moim filmie, łowienie z marszu. Kilka rybek udało się wyholować. No i jakaś odskocznia jest. No i tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego, czy to z lasu, czy z nadwody. Siema, pyza, narka.